Państwa w imieniu wójta gminy Biała Podlaska, pana Wiesława Panasiuka. Cieszę się, że przybyliście tak licznie. Drodzy Państwo, Agnieszka Borodyjuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Białej Podlaskiej ze mną na scenie. Jaśnie Pani Agnieszka, tak każe do siebie dzisiaj mówić. Dzisiaj ma urodziny. Uwaga, ręka do góry, kto chce wiedzieć, które urodziny ma Pani Agnieszka? 16, ale to nie miało być o Pani Agnieszce, tylko my jesteśmy na festiwalu kulinarnym Szlacheckie Smaki Południowego Podlasia. Ja się cieszę, że mogę świętować dzisiaj z taką liczbą gości. Bardzo się cieszę.
razem krzyczymy. Wszystko to się dzieje za przyczyną naszego gminnego ośrodka kultury i pani dyrektor Agnieszki. Sama Agnieszka to jest nic. Tutaj już jak pan wójt wywołał do tablicy, to są wszyscy instruktorzy gminnego ośrodka kultury. Anie, Kasie, Agnieszki, Kuba 1, Piotrek 1, jest Gosia. Jest Alicja, tak. Łatwiej mi było te Agnieszki, Kasie, bo jest ich kilka. Także to są wielkie brawa i wielkie ukłony dla nich, tak? Zawsze zespół, a zespół jest zgrany. I wielkie, wielkie podziękowania za to właśnie zgranie zespołu. Że każda impreza jest na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie. I gmina Biała Podlaska z tego słynie. A ja... Wtedy jestem dumny jak paw, że mam taki zespół. Wysoka komisja konkursowa dokonała przyglądu i za moment będą fanfary. Nie wiem, kto wygrał, a kto nie ma przegranych. I naprawdę po kolei wam wszystkim dziękujemy. No i życzymy na pewno na dalsze jakiś czas wytrwałości, jakiegoś tam samozaparcia, którego macie po dzień dzisiejszy, bo naprawdę te wszystkie dania, ciasta były tak smaczne, tak znakomite, niemal żebym powiedział, że wyborne. A fajnie, bo nasz region słynie z naprawdę wielkiej kuchni kulinarnej i fajnie cieszymy się również wszyscy, dlatego że nasza kuchnia też jest promowana nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie pomału. I za to trzeba też bić brawa, bo nasz region, nasz wschodni teren, gdzie był zawsze niedowartościowywany, w tej dziedzinie właśnie jesteśmy naprawdę górą. Wyróżnienia za najlepsze stoisko Kółko Gospodyń Wiejskich Jutrzenka w Słowacinku Starym. Wspólne zdjęcie. Mamy, dziękujemy. Za stoisko pod tytułem Szlachecka Uczta, pełna obfitości od bab gotowych na wszystko dla waszmości. Brawo! Brawo paniom. Sfory, drugie miejsce. Nie żyje nam! Do emerytury! Składałam jeszcze raz. Ja nie wiem, jak ze mną wytrzymają, jak ja będę żyła 100 lat. O! 5, 4, 3, 2, 1. Cheers! Dziękujemy! Brawo! Dziękujemy za fantastyczną zabawę. Było cudownie. Cieszymy się, że mogłyśmy tu być. Wszystkiego dobrego wszystkim i jeszcze raz dobrej zabawy w przyszłości.